Masz teraz 18 lat. Ile wiesz lat miała za 3 lata? No 22. Co? Cześć, z tej strony Adam Żywicki. Zapraszam na pojedynek Humaniści versus Umysły Ścisłe, w którym będę zadawał pytania z gry Trivial Pursuit edycja rodzinna. A na końcu odcinka powiem wam, jak ją wygrać. A teraz zaczynamy! Przeliteruj słowo łupież. Ły, u, p, i, e, że z kropką. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Eł, u, p, i, r, z, nie, ojej. Eł, u. Jakie u? Otwarte. Tak jest, bardzo dobrze. P, i, e, r, z. Łupiesz przez r, z na pewno? Nie, przez szy. Ły, u, p, i, e, r, z. Eł, u, p, i, z. Jakie z? No, r, z. Ale jeszcze mam kolejne pytanie z gry Trivial Pursuit. To jest wersja rodzinna i te żółte pytania są dla dzieci, więc powinno być proste, ale zobaczymy. Dobra, zaczniemy od tego. Andy to góry leżące na którym kontynencie? O, ja wiem, to jest Ameryka. Która? Południowa. Tak jest. Austria. Nie. Australii? Nie. W Europie leżą Andy? Tak. Nie. To jest granica Rosji między Rosją a Europą? Andy? O takie rzeczy się mnie pan pyta? Tak. Bo ja wiem, o kurczę. Europa. Nie, to Alpy. Że nie. W Europie. Alpy. 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 No tak, w Europie. A tu są Andy. No wiesz, dawaj. No chciałbym wiedzieć. To są bardzo podłużne góry. Na dosyć ciepłym kontynencie. Ciepły, no to Hiszpania. Kim byli Alek Rudy i Zośka? To z Kamieni na Szaniec. Tak jest. To byli, no... Kto to był? Powstańcy. Powstańcy, tak jest. I czemu ani Alek, ani Rudy nie podrywali Zośki? No bo to był chłopak. Tak to była jego ksywka. No. I miał dziewczynę nawet. No, tak. Kojarzysz to? Kojarzę i płakałem, jak Rudy umierał. No, niestety. A z jakiej to bajki? To jest bajka Kamienie na Szaniec, która do końca nie jest bajką. Kamienie na Szaniec. Tylko historią właśnie z czasów II wojny światowej. A powiedz mi, czemu Alek i Rudy nie podrywali Zośki? Nie była ładna? Nie no, chyba była, ale to... mieli swoje dziewczyny inne, albo druga wersja, jeśli nie podrywali. A byli blisko, to była ich siostrą albo jakąś rodziną. Bardzo dobrze, trzeba unikać takich dziwnych lat. A dlaczego Alek i Rudy nigdy nie podrywali Zośki? Bo może oboje się w niej kochali? Mieli taki szacunek do siebie, że tak, ja ją kocham, ty ją kochasz, to zostawiam ją w spokoju. No bo byli rodzeństwem. Nie. A, bo ona była najmłodsza. Najmłodsza? Najmłodsza była, z tego co pamiętam chyba. I za młoda dla nich, tak? No chyba tak. Co głównie powoduje przypływy i odpływy wód morskich? Księżyc. A dokładnie? No te... Wiem, że są orograficzne i kwadraturowe, ale... No to przyciąganie... Grawitacja, tak. No, tak. Grawitacja księżyca, tak. O to chodzi. A, wiedziałem, że to wiesz. Wiatry? Nie. Prądy morskie. Skąd to się bierze? Wiatr. Nie? Musimy tutaj wyjść poza ziemię, tak ci podpowiem. Co lubią wilkołaki? Słońce. Księżyc. No. Dzięki grawitacji księżyca są odpływy i przypływy. Czaisz to? W ogóle nigdy tego nie ogarnąłem. Myślę, że to jest przez wiatry i przez posunięcie się danych kontynentów, ale kurczę, nie wiedziałem. Nie, kontynenty się aż tak nie posuwają. Znaczy może nie aż tak, ale... No. O kurczę, czyli jednak... Mózg rozwalony? Tak, zdecydowanie tak. Więcej się tu nauczy niż w szkole. A to się cieszę, ale nie do końca. Fale. Nie. Prąd? Prąd? Coś jeszcze, coś nie na ziemi, tak ci podpowiem. Nie wiem. Co lubią wilkołaki? Ryby. Tak? Nie. Co? Nie, przepraszam. Dobrze. To niedźwiedzia bym powiedział. No. Co lubią wilkołaki? Owoce morza. Kiedy miałeś 3 lata, twoja siostra miała 5 lat. Teraz masz 2 razy więcej lat. Ile lat ma twoja siostra? Teraz mam 6, moja siostra była 2 lata starsza, ma 8. Bardzo dobrze, no jednak matma widzę, że elegancko. Czyli jestem 2 razy starsza, więc mam 6 lat, to ona ma 10. Jeśli ja miałem 3 lata, moja siostra miała 5 lat, teraz mam 2 razy więcej, czyli byłoby 3 razy 2. Czyli? 2 razy, czyli miałbym wtedy ile? 6 lat. A moja siostra ile wtedy miała? 5. 5 i ona też 2 razy, czyli miałaby 10 lat. No nie. Nie? Nie. No to ona miała 10, tak, bo ona miała 5. 10, a ja miałam 12. Nie. Tak. Co? Nie. Ty miałeś 3 lata, ona miała 5. Teraz ty masz 2 razy więcej. Ile ona ma lat?
10. Nie. Czyli teraz dobra. To jest wyższa matematyka. No nie, nie. No wiem, że nie. Ale zobacz, minęły 3 lata, tak? Ty miałeś 3, masz 6. Minęły 3 lata. No tak. Ona miała 5, ile ma teraz? Skoro ty masz 6. No 5 plus 6. Tak? Nie. 5. 6. 6. Ona ma 10. Czemu ma 10? No bo 2 lata różnicy. No. Więc jak ty masz 6, to nagle masz 4 lata różnicy. Co się stało? Nie wiem. To ile ona ma lat? 7, 6, 8, przepraszam, 9. Masz teraz 18 lat. Ile wiesz lat miała za 3 lata? No 22. Co? Co? A nie 21? 21. No, więc minęły 3 lata, więc do 5 dodajesz? No 3. Co ona miała 5, to teraz ma ile? No 11. W jakim kraju misie koala żyją na wolności w swoim naturalnym środowisku? W Australii. Tak jest. Bardzo dobrze. Tajlandia. Albo Indie. Nie? Nie, nie, czekaj, nie, nie, nie. Misie koala, misie koala. Też południowa Ameryka może być w sumie. Madagaskar. Madagaskar. To mylisz, król Julian, to nie to, to nie to. W Afryce? No nie. Nie. Tam ich w ogóle nie ma. No nie ma, dobra. Mm. Może w zoo, ale nie o to nam chodzi. Kontynent na A. Ameryka? Jak która? Południowa? Nie. Północna? Nie. Zachodnia? Nie ma takiej. Nie ma, dobra, no to... Antarktyda? No nie, to nie są misie polarne. Nie są. To chyba z Ameryki Południowej, koala. Mieszka tam, tak? Nie. Północny, nie? Nie, nie, tam w ogóle? Nie Ameryki, nie Ameryki. Indii? Nie, nie, ale jesteśmy... Afryki, nie? Nie, nie, nie. W Europie, gdzie? Tam, nie, tam, nie. Eurazja, nie? Eurazja też nie. W Japonii. Nie? Nie. Albo w Afryce, nie, nie w Afryce, nie? Nie? Nie, nie, inny kontynent ma A. W Ameryce. Co się stanie, gdy wylejesz tlenek wodoru na rękę? Na przykład mogę wówczas umyć ręce, nie? Bo to woda. A, bardzo dobrze, dobrze, super, skąd to wiedziałeś? No H2O, no logika. Logika, super, rewelacja. Nie mam pojęcia, ale zakładam, że jeżeli jest takie pytanie, to nic. Dlaczego? Albo się nie da. Czy da się wylać? No i coś się stanie. No ja mówię, że nic. Nic się nie stanie? Stanie tak. Się, twoja ręka zostanie zmoczona, bo to jest woda. Okej. Okay. No i proszę bardzo. O Boże. O, nie jestem chemikiem, to już nie pomogę. No ale wiesz, z tlenkiem wodoru też się czasami zadajesz. Zacznie się żarzyć, nie żarzyć? Wiem, szczypać, swędzić, zacznie być czerwona skóra. To jest woda, więc tylko się zmoczy. W sensie zadziała jak kwas na przykład, czyli denaturacja. Denaturacja? Nastąpi. No, chyba tak. Albo mnie oparzy, albo mnie zamrozi. Nie wiem, może chyba wyparzyć rękę. A skórę do kości jak mocno? Skórę? No nie. Nie? Nie. To jest pytanie podchwytliwe. Do kości? Nie. Czy to nie jest po prostu spirytus salicynowy? Nie. Milenium, ile ma lat? Co około tysiąclecia, tak? To mówili po prostu chyba na sokoła milenium w Gwiezdnych Wojnach, czyli, więc... Dzięki Gwiezdnych Wojnom wiesz, że ale czy to prawda? Tak, potwierdź. Dobra, tak, nie, ufam mu. Czy tym razem warto zaufać chłopakowi? Mam nadzieję, tak, ufam. I to dobrze, bo to jest dobra odpowiedź. Gratulacje. Nieskończoność? Nie, milenium to jest milion. Więcej? Zdecydowanie więcej. To ile? Miliard. Milenium to jest... Milion? Kurczę, nie wiem. 100? Milion? Milion? No, no nie, nie. Mniej, mniej. 10 tysięcy, 100 tysięcy. A z kim walczyli Amerykanie w trakcie wojny secesyjnej? Bardzo potwierdzuję pytanie. Dlaczego? Było kiedyś w Matura to bzdura. Mój kolega był na tym odcinku źle odpowiedział, bo powiedział, że przeciwko Indianinom. Pozdrawiam cię, Dawid. Nie było, tak? To... Wyciągaj wnioski z błędów swoich kolegów i odpowiedz poprawnie. To była wojna domowa. Wojna domowa, tak. Czyli Amerykanie walczyli... Sami ze sobą. To południowcy kontra z północy. Północ z południa. Bardzo dobrze. Super. No na pewno z Indianami. Jakimiś konkretnymi... Apache. Z Apachami. Dokładnie. A z kim mogli walczyć Amerykanie w tamtych czasach? Z Chinami. Z Chinami? Nie? No nie, no nie. Z kim Amerykanie mogli walczyć? Z Rosją. Musimy zadzwonić do przyjaciela. Macie kogoś, do kogo można zadzwonić? Dobra, dzwonimy. 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 Siema. No siema, ej słuchaj, potrzebujemy pomocy... Jesteśmy w strefie relaksu. Świetnie. Ej słuchaj, potrzebujemy pomocy w pewnym pytaniu. Występujemy w Matura to bzdura i potrzebujemy odpowiedzi. Z kim walczyli Amerykanie w wojnie secesyjnej? 5 sekund na odpowiedź. Amerykanie w wojnie secesyjnej. 3, 2, 1, koniec, pa! Niestety telefon do przyjaciela się nie udał. Trudno.
Jakie mam jeszcze koła ratunkowe? Kto jako pierwszy stanął na Księżycu? No, Armstrong, tak? Tak. I jak miał na imię? Neil. Od tyłu alien to. To pamiętam. No, brakuje literki, ale prawie, bardzo dobrze. I on był jakiej narodowości, żebyśmy to mieli już? Amerykaninem był. Amerykaninem był, bardzo dobrze. Znaczy, jeżeli człowiek, to Louis Armstrong. W sumie nawet nie wiem, czy łajka wyszła ze statku, bo pies łajka chyba dajże, nie? Pies łajka. Ale na razie nie wyszedł ze statku na Księżycu. Człowiek. Człowiek. No. Nie zwierzę? Albo i zwierzę. To jakie? Małpa. Jakiej narodowości była ta małpa? Chin? Chińska małpa. W którym to było roku? No i tu jest dziura, nie wiem. Okej, dobra. No to a propos zwierząt, które były na Księżycu. A propos ludzi. Jaki człowiek pierwszy stanął na Księżycu? Na pewno nie Polek chyba. No nie, nie? Nie. Chociaż Jan Twardowski w sumie, byś go zaliczył, czy nie do końca? No myślę, że tak, no bo imię polskie. Kto pierwszy stanął na Księżycu? Houston. Mamy problem. Armstrong. Neil Armstrong, bardzo dobrze. Myślę, że to nawet mogło być zwierzę, tak. Ale nie jestem jakie pewny. Jakie zwierzę? Czajka? Czajka, łajka. Łajka, nie czajka, tak. Kurczę, nie wiem. Dobra, ale okej, czy to był człowiek? Nie, no to była małpa. To była małpa. Kojarzysz, jak się nazywała? Nie, ale wiem, że to była małpa. Oddziałujący. O, D, D, Z, I, A, L, U, J, O, C, C, Y. Bardzo dobrze, super. O, D, Z, I, A, L, U, J, O, C, Y. O, D, Z, I, A, W, U, J, O, C, Y. Jakie U? U kreskowane. O, D, D, Z, I, A, L, U, J, C, Y. O, D, Z, I, A, L, U, J, C. Sarna jest samicą jelenia. Prawda czy fałsz? Muszę powiedzieć, że to jakieś podchwytliwe. Jest podchwytliwe. No to powiem, że nie. I bardzo dobrze. A znasz odpowiedź może? Łania. Łania, bardzo dobrze. Mało osób to wie. Gratulacje. Prawda. Nie. Niestety nie. Prawda. Nie. Nie? Nie. Więc żona pana jelenia to? Jelonka. To chyba prawda. Nie. Nie. Na eł. Łoś. Łania? Łania. Łania, to jest Łania. Myślę, że tak. No nie. Słuchajcie, jesteście bystrzakami odcinka, także gratulacje i dlatego mam na was grę Trivial Pursuit, wersja rodzinna. Pytanie nie tylko dla dzieci, ale również te trudniejsze, także gratulacje. Dziękujemy. Grajcie bardzo. Ze znajomymi i rodziną. Na pewno będziemy. Tak. Dziękujemy ślicznie. I kamera jest wasza, możecie pozdrowić kogo chcecie. Pozdrawiam mamę i tatę. Ja tak samo, mamo, tato, dzięki wam odpowiedziałem na te pytania. Mama matematyk, tata kocha Gwiezdne Wojny. Rewelacja. Kup grę Trivial Pursuit edycja rodzinna i zobacz, kto z twoich znajomych jest bystrzakiem. Link w opisie. Ponadto quiz Trivial Pursuit edycja rodzinna jest dostępny w Quiz House i dla najlepszych 20 graczy mamy gry do wygrania. Więcej szczegółów w opisie, a my jak zwykle widzimy się co wtorek o 16:00.